jesteś? To jest od. Od ma prawie 7 lat. Wkrótce minie 7 lat, odkąd jego głowa jest. Spektakl opowiada o dwójce dzieci, które są bardzo samotni. Każdy z nich jest samotny z zupełnie innego względu. Luna jest ciemnoskórą dziewczynką, która wygląda inaczej niż wszyscy ludzie dookoła. A Od zamiast głowy ma jajko, co powoduje wiele trudności i komplikacji na co dzień. Dzieci z tego powodu zamykają się, same się blokują. Myślę, że możemy powiedzieć śmiało, że jest to spektakl o strachu, a właściwie o pokonywaniu. A co jeśli ja nigdy nie będę miała prawdziwego przyjaciela? Nie chodzi mi o to, że ja mam coś do ciebie, bo przecież ty mnie zawsze wysłuchasz. Tylko dlaczego nigdy nie odpowiadasz? Na samym początku urzekła mnie ilustracja, ponieważ autorka książki jest także ilustratorką, jest malarką, więc nie znając języka norweskiego, przede wszystkim zwróciłem uwagę na przepiękne malownicze ilustracje. W momencie, w którym zagłębiłem się w ich treść, odkryłem magię i piękno tych opowieści. Przede wszystkim pokazujemy świat każdego z bohaterów. Użyliśmy do tego lalek, tak zwanych tintamaresek, które są o tyle ciekawe, że są połączeniem człowieka i lalki, czyli mamy głowę aktora i ręce aktora, natomiast ciało jest lalkowe. Więc to też jest kwestia skali, czyli taka lalka, która jednocześnie będzie pasowała do człowieka, ale jednocześnie będzie troszeczkę mniejsza. I żeby to wszystko wydobyć, czyli jakby znaleźć sobie takie punkty charakterystyczne, no to podzieliliśmy to wszystko kolorystycznie, czyli każdy z bohaterów ma swój własny kolor, a do tego zależało mi na tym, żeby jeszcze stworzyć przestrzeń, czyli jakby nałożyć na to kolejny wymiar, który nie może przeszkadzać temu małemu światowi, ale jest jakimś przełożeniem w tle, jakimś odbiciem, jakimś przetworzeniem znowu w innej skali, no i jest w czerni, no żeby był widoczny tylko wtedy, kiedy go potrzebujemy. A co jeśli w nocy lampa spadnie mi na głowę? A co jeśli idąc zrobić siku, potknę się i upadnę? Pierwszy raz zdarzyło mi się, że reżyser tak pięknie, tak fantastycznie i celnie opisał mi postacie. Takim kolorowym językiem, gdzie jest wzruszająco, gdzie jest spokojnie, gdzie jest wesoło, w jaki sposób ma być, jak ma być wesoło. Fantastyczna współpraca z Piotrem Klimkiem, w ogóle człowiekiem, który na studiach był moim wykładowcą. Ja napisałem części stałe, a on napisał 4 świetne utwory. Czytałem na taki spektakl, gdzie będę mógł uwolnić siebie jako pianisty i pokazać trochę tych tematów, tą liryczność. Oczywiście też jest wesoło, też jest śmiesznie, wesoło i pokazujemy marimby, dzwonki, takie bardzo kolorowe, ale fajnie, że w takim spektaklu pojawi się fortepian. Na pewno mnie nie lubisz, bo wyglądam inaczej niż wszyscy ludzie w naszym mieście. Korzystamy z minimalnej ilości słów. Wkrótce, w przyszłym tygodniu jedziemy również do Norwegii, gdzie pokażemy norweską wersję. Postanowiliśmy być bardzo ambitni i uczymy się języka norweskiego. Mamy korepetycje, podczas których pilnie uczymy się akcentu i wymawiać odpowiednio słów. Pa, pa.